Serdecznie Państwa witam. Witam wszystkich czytelników Gliwickiej Biblioteki. Ja nazywam się Ryszard Derdziński. Znany jestem w środowisku miłośników profesora Tolkiena jako Galadorn. Galadorn właściwie. Bardzo mi miło w taki nietypowy sposób poprowadzić dzisiejsze warsztaty poświęcone runom. Gdybyśmy byli w bibliotece, gdyby nam te pandemiczne okoliczności nie przeszkodziły, gdybyśmy mogli się spotkać, to na pewno każdy z Państwa mógłby mieć przy sobie kartkę, coś do pisania i można by było poprowadzić właśnie takie warsztaty, ucząc też Państwa różnego rodzaju zapisów runicznych. Mamy jednak inne okoliczności i te moje warsztaty będą poprowadzone w taki sposób, żeby Państwa zachęcić do poznawania pisma runicznego oraz jego dziejów, a także tworzyć swoje własne inskrypcje w domu albo gdzieś w plenerze. Pokażę później też, dlaczego tak można robić. Runy. Runy mają dzisiaj w Polsce dużą sławę, nie zawsze w pełni naukową. Spotykam się z tym, że z uwagi na to, że jestem chyba znany jako jakiś tam runolog, oprócz tego, że jestem tolkienistą, no, tworzę różnego rodzaju inskrypcje, projektuję dla różnych osób właśnie zapisy ich imion, między innymi także na tatuaże. Sam nie mam tatuaży i nie będę raczej miał, no ale niektórzy ludzie potrzebują też w taki sposób ozdobić swoje ciało i specjalizuję się właśnie w różnego rodzaju przedziwnych alfabetach, różnego rodzaju przedziwnych pismach. No i spotykam się także właśnie z pytaniem o runy słowiańskie. Także ja już od razu tutaj na początku w takim rysie historycznym powiem tak, że nic nauka nie wie o takich runach słowiańskich. Wiadomo, że Słowianie są też bardzo starożytnym ludem. Nasze języki słowiańskie wywodzące się od wspólnego prasłowiańskiego mają też wielką swoją historię. Prawdopodobnie język słowiański wyodrębnił się, język prasłowiański, nastąpiło rozbicie wspólnoty bałtosłowiańskiej, być może już nawet 1000 lat przed Chrystusem. Jednak no, póki co nie mamy żadnych świadectw, aby Słowianie posiadali do czasów spotkania z chrześcijaństwem swojego własnego pisma, chociaż tutaj nie musimy być całkowicie pesymistyczni, bo w traktatach dotyczących głagolicy i cyrylicy, które służyły właśnie do zapisu języka słowiańskiego, nazywanego dzisiaj starocerkiewno-słowiańskim, jest mowa o jakichś karbach, o jakichś nacięciach, które używali Słowianie. Tutaj mamy, no, można powiedzieć, cywilizację drewnianą, jak w całym Barbarikum. Bardzo wiele pamiątek kultury tych dawnych ludów zaginęło po prostu z uwagi na to, że były one żłobione w drewnie. Mam nawet tutaj przy sobie taki ciekawy artefakt. Po pierwsze nożyk. Kiedyś w Skandynawii, no na pewno w całym świecie barbarzyńskim, każdy mężczyzna miał przy sobie nożyk. Mam też taki niecodzienny kawałek drewna. To jest, szanowni państwo, fragment tak zwanej sosny Tolkiena z oksfordzkiego ogrodu botanicznego. Proszę się nie martwić, ja tej sosny nie ściąłem. Ją ścięto kilka lat temu z uwagi na to, że odpadła jakaś duża gałąź i niestety sosna została zlikwidowana. Usunięto ją z tego ogrodu. Myśmy jako tolkieniści mieli też akurat w tamtym okresie wizytę w tym ogrodzie i botanicznym i zebraliśmy sobie i szyszki, i kawałki kory. Także tu mam taką właśnie korę. Kiedyś jakiekolwiek inskrypcje własnościowe albo magiczne tworzono właśnie przy pomocy nożyka na drewnie. I no, to już też powodowało, że cała technologia takiego zapisu była specyficzna. Nie będę tutaj żłobił ani tego kawałka drewna, który jest niezwykle cenny, ani mojego też stołu, ale widzimy, że jeżeli mamy słoje na drewnie, jest deska, prawda, to technika żłobienia, ona
wymaga pewnych takich ruchów, które rzeczywiście na drewnie będą potem też widoczne. Ponieważ mamy słoje, tutaj akurat poziomo biegnące, to bez sensu byłoby wykonywać ruchy poziome, ponieważ nie zawsze taka literka byłaby widoczna. Mam tutaj taki ciekawy schemat, który stworzył profesor Tolkien. Taka runa nad runami, można powiedzieć, która pięknie nam tutaj pokazuje, o co chodzi. Runy, jako pismo żłobione w drewnie, przede wszystkim pismo, które tworzy inskrypcje, czyli jest wycinane także i w kamieniu, ale przede wszystkim w drewnie, no właśnie posługuje się liniami pionowymi oraz liniami skośnymi, nie liniami poziomymi. I to powoduje, że te litery mają specyficzny kształt. Jakiekolwiek pisma barbarzyńskie, które spotykamy właśnie gdzieś na początku naszej ery, bo to nie tylko pismo runiczne, ale także na przykład pisma z terenu północnych Włoch, z okręgu Veneto, pismo dawne etruskie, one z reguły mają właśnie skośne linie. I tutaj też taka ciekawostka, zwróćmy na to uwagę, że w języku angielskim zarówno słowo write, czyli pisać, jak i słowo read, czytać, jest powiązane z runami. Dlaczego? Dlatego, że etymologicznie write oznacza tak naprawdę wyskrobywać albo właśnie wyrzezać w drewnie, wyciąć znak. Natomiast read, czytać, oznacza tak naprawdę etymologicznie tłumaczyć, czyli chodzi tutaj o ludzi, którzy potrafili odczytać daną inskrypcję i przełożyć ją na język mówiony dla tych, którzy nie znają pisma. Kiedyś pismem parali się tylko ci najwybitniejsi przedstawiciele rodów kapłańskich, wodzowie, ludzie, którzy znali tajemnice. Bo runa w języku germańskim to jest słowo pochodzące z języka germańskiego, od pragermańskiej formy rekonstruowanej runo, oznacza właśnie tajemnicę. Praktycznie we wszystkich językach germańskich, w ich dawnych formach, na przykład w języku staroangielskim, słowo rune oznaczało coś tajemnego, jakąś tajemnicę, i to przeszło też do wielu innych języków, na przykład do języka fińskiego, który bardzo lubił profesor Tolkien, gdzie runo oznacza taką strofę pieśni, na przykład w Kalewali, czyli coś też przekazywanego jako tajemnica. Już samo słowo runy, jako słowo germańskie, no tutaj świadczy o tym, że jest to pismo, które przede wszystkim służyło Germanom do ich zapisów. Germanie, no to jeden z ludów indoeuropejskich, który szczególnie zaznaczył się w okresie panowania Rzymian. Zastąpili, można powiedzieć, Celtów jako tacy tradycyjni wrogowie Imperium Rzymskiego, którzy notabene no, też do upadku Rzymu się przyczynili. I ich pismo runiczne, spotykamy w wykopaliskach archeologicznych. Można powiedzieć, że najstarsze takie zapisy, które udało się archeologom i historykom odkryć, pochodzą około z roku 150 już po Chrystusie, czyli II wiek. To też od razu sugerowało uczonym, że prawdopodobnie runy zostały w jakiś sposób zapożyczone od bardziej rozwiniętych piśmiennych ludów. No i tutaj pierwszym kandydatem byliby oczywiście Rzymianie, ponieważ niektóre znaki runiczne przypominają bardzo litery łacińskie. Za chwileczkę też to zobrazuję. Z tym, że właśnie tak przetworzone, żeby dało się je wycinać w drewnie, czyli żeby miały te skośne i pionowe linie, a nie poziome. Na przykład jeżeli jest literka T, to jest pionowa, tak jak normalnie w naszym piśmie, a zamiast poziomego daszku mamy taką właśnie jakby strzałkę. I wytłumaczę jeszcze właśnie, co oznacza ten znak. Pochodzi on z jednego z listów profesora Tolkiena do takiej badaczki świata Tolkiena, pani Rony Beer, gdzie Tolkien pokazał właśnie taki znak, jako taką uniwersalną runę. Pokazał właśnie znak, który zawiera w sobie wszystkie możliwe kombinacje runiczne, które znamy z historycznych pism, począwszy od tego najdawniejszego germańskiego, które znamy z II wieku, aż po średniowiecze, a nawet no, czasy już nowożytne, ponieważ w Skandynawii, w niektórych regionach,
To pismo runiczne przetrwało wręcz nawet do XVIII-XIX wieku, mimo tego, że reformacja nie była zbyt runom przychylna, uważając je za magię. Tutaj też od razu dodam, że ja nie zajmuję się runami jako magią, chociaż zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że to pismo, zresztą podobnie jak każde inne pismo, którym posługiwali się niegdyś poganie, czyli no, ludy niechrześcijańskie, nie wierzące w jedynego Boga, one często miały właśnie charakter sakralny i służyły do różnego rodzaju wróżb, do przepowiadania przyszłości, nawet i w kabale, jak wiemy, no, pismo hebrajskie taką funkcję pełni. Runy oczywiście były używane do różnego rodzaju zapisów magicznych, to widzimy też na zabytkach archeologicznych, choćby właśnie z II, III, IV wieku, gdy na broni, na różnego rodzaju przedmiotach użytkowych właśnie pojawiają się takie charakterystyczne, krótkie inskrypcje runiczne. Na przykład słowo alu, które no nie wiemy do końca, co ono mogłoby oznaczać. Oznacza to słowo w językach germańskich coś w rodzaju piwa, ale tutaj na pewno miało to znaczenie magiczne i inne tego typu zapisy. Czyli tutaj uporaliśmy się już z tym ciekawym znakiem. Ja zresztą mam taki pomysł, żeby wykorzystać go w formie takiego właśnie takiej ładnej inskrypcji i zrobić jakąś kiedyś koszulkę popularyzującą właśnie pisma runiczne profesora Tolkiena i ogólnie runy. Powiem wam teraz dwa słowa na temat tego, jak ja się spotkałem z runami po raz pierwszy. Kiedy byłem małym chłopcem, tak często się zaczynają fajne opowieści, spotkałem Hobbita, czyli książkę Hobbit. I tam w książce Hobbit, jak pamiętacie, jest taka niezwykła mapa Frora, która tutaj też jest reprodukowana w bardzo pięknej książce, którą kupiłem w Muzeum Brytyjskim w Londynie. Mapa Frora. I na niej są runy. Jako dziecko miałem do dyspozycji no tylko książkę Hobbit. To był 85 rok, bardzo dawno temu, w PRL-u. Na szczęście były też encyklopedie. A ja no, od dzieciństwa pasjonowałem się różnymi językami przedziwnymi, dziwnymi pismami. I runy, które nie były objaśnione w tym polskim wydaniu wydawnictwa Iskry, no chciałem rozpoznać, chciałem zobaczyć, jak to pismo funkcjonuje, co te poszczególne znaczki oznaczają. I odnalazłem w encyklopedii PWN hasło runy, no i tam był opisany zarówno Futhark starszy, czyli to takie najdawniejsze pismo germańskie właśnie z tych początków istnienia tego pisma. Mówi się, uczeni twierdzą, że prawdopodobnie pismo runiczne powstało gdzieś w początkach naszej ery. I ono miało, powiedzmy tam, 24 znaki. Natomiast był tam też opis run późniejszych, średniowiecznych ze Skandynawii, tak zwanego Futharku młodszego, który ma na przykład 16 znaków. Też to różni się w zależności od tego, z jakim tym młodszym Futharkiem się spotykamy. To pismo potem też ewoluowało tak, no właśnie różnego rodzaju znaków własnościowych, różnego rodzaju dziwnych inskrypcji, także o charakterze magicznym. W Skandynawii można powiedzieć, że runy takie XVII-wieczne to często bardzo nam by było trudno odczytać, jeżeli byśmy bazowali tylko na tym, co wiemy o tych najdawniejszych alfabetach runicznych. To już jest bardzo specjalistyczna wiedza. Potem w ramach warsztatów pokażę wam też takie ciekawe szyfry runiczne, które pochodzą właśnie z okresów średniowiecza. W każdym razie tu właśnie udało mi się po raz pierwszy dokonać własnoręcznej interpretacji inskrypcji w obcym języku, obcym pismem. Też pamiętajmy o tym, i to też na warsztatach zwracam na to uwagę, że pismo to nie jest język. Jeżeli mamy coś zapisane innym pismem, ale może to być także jakiś tekst w języku polskim. Znamy na przykład zapisy języka polskiego pismem arabskim z listów różnego rodzaju aktów własności Tatarów naszych z I Rzeczpospolitej. Albo na przykład no, próby wprowadzenia cyrylicy po powstaniu styczniowym w tak zwanym kraju przywiślańskim, czyli w zaborze rosyjskim, gdy właśnie Rosjanie stworzyli specjalną cyrylicę, żeby zapisywać język polski i chcieli nam odebrać pismo łacińskie, żeby odciąć nas od tradycji właśnie rzymskiej, łacińskiej. W każdym razie
warto tutaj poświęcić troszkę też swojej własnej pracy na tego typu odcyfrowywanie, poczuć się troszkę jak taki Champollion, który odkrył znaczenie pisma egipskiego, prawda? I miał z tego powodu wielką radość i doprowadził do wielkiego rozwoju naszej wiedzy na temat starożytnego Egiptu. Więc tutaj też tego typu inskrypcje pobudzają wyobraźnię niektórych dzieciaków. Na szczęście dzisiaj są takie wydania Hobbita, jak tutaj, wydanie Hobbita z dodatkami, różnego rodzaju przypisami. No jest cały tutaj appendix, taki dodatek poświęcony runom. Zwróćcie uwagę, tutaj jest bardzo ładnie objaśnione, co te poszczególne runy w Hobbicie oznaczają, jakie to są litery. Ja do tego doszedłem sam, własnoręcznie, jako mały chłopiec. Także byłem z tego powodu bardzo dumny. To był początek takiego mojego większego zainteresowania właśnie pismami i historycznymi, i także tymi, które stworzył profesor Tolkien. Chciałbym Wam pokazać teraz bazę, jaką warto by było zebrać, jeżeli ktoś chce się zainteresować pismem runicznym. W języku polskim mamy kilka dobrych opracowań. Tu szczególnie polecam książkę, która na pewno jest dostępna w bibliotekach, Pismo Runiczne Page'a. Też było wydawane w ramach wydawnictw Muzeum Brytyjskiego, to jest British Museum Press. Jest to cała taka też ładna seria, polecam, poświęcona różnym alfabetom, różnym pismom historycznym. No i tutaj u Page'a mamy pięknie opisane germańskie pismo, jego historię. Różne są ciekawe przykłady podane. Ponieważ to są warsztaty biblioteczne, to zwracam szczególną uwagę właśnie na książki. No i tutaj bardzo pięknie opisane runy. Page zwraca uwagę na to, że poszczególne znaki runiczne miały swoje znaczenie, miały swoje nazwy. Na przykład pierwsza runa, czyli ta, która reprezentuje głoskę F, to ona oznaczała fechu albo fiuch w języku staroangielskim, czyli pieniądz, a etymologicznie związane jest to słowo z bydłem, bo kiedyś handlowano sprzedając, wymieniając różne rzeczy na krowy. To jest bardzo indoeuropejska rzecz. W każdym razie, no tutaj zwraca właśnie uwagę Page, że te nazwy run, one właśnie pełnią funkcję w wróżbach, w magii, którą ja się nie zajmuję i do niej akurat nie zachęcam, ale też warto o tym wiedzieć, bo na pewno nie jeden trafiający na ten filmik byłby tym zainteresowany. No i tutaj mamy różne alfabety runiczne, potem mamy opisane wczesne inskrypcje. Jest też mowa między innymi o tym, że jedne z najdawniejszych inskrypcji runicznych, jakie są znajdowane w Europie, to na terenie dawnej Rzeczpospolitej, w Rozwadowie, w Kowlu. To były właśnie inskrypcje na przykład elementach uzbrojenia, na grotach włóczni. Takim najbardziej charakterystycznym germańskim elementem uzbrojenia była właśnie taka włócznia, którą często ozdabiano jakimś magicznym zaklęciem bądź imieniem właściciela. Jeszcze inna książka, która kiedyś dawno, dawno temu wpadła w moje ręce i też odegrała ważną rolę w moich własnych badaniach, to właśnie Jak człowiek nauczył się pisać, Jerzego Cepika. Takich książek dzisiaj mamy na pewno wiele już lepszych, nowszych. A tutaj macie przykład tego, co kiedyś mnie bardzo bawiło. W ten sposób oznaczałem swoje książki własnymi runami. RD, Rithor, Skald. Chyba mój pierwszy pseudonim, jakiego używałem właśnie. Co ciekawe, rodzice dali mi na imię Ryszard i na drugie Igor. No dzisiaj wiem, że to są imiona pochodzenia wikińskiego, germańskiego, jedno spotykane u Normanów, drugie na Rusi kijowskiej, na Rusi też nowogrodzkiej, gdzie Skandynawowie ze Szwecji, prawda, ulegli slawizacji. W każdym razie, no tutaj mamy w tej książce Jak człowiek nauczył się pisać, również cały rozdział poświęcony runom. Ja tutaj sobie wtedy dodawałem także różne własne tabelki runiczne. No to już dzisiaj jest dla mnie taka ładna pamiątka z dzieciństwa. Zobaczcie, jak tutaj starałem się rekonstruować alfabety runiczne, kategoryzować je na różne sposoby. Także moje książki często mają właśnie tego typu różne notatki. Jeżeli nie niszczymy książki, tylko robimy takie notatki, to potem nawet antykwarycznie taka książka w przyszłości może być bardzo cenna.
Oj, bardzo ważna książka, którą odkryłem w czasach licealnych. Była ona w mojej bibliotece. Potem udało mi się ją na Allegro odnaleźć za jakieś 8 zł. Marian Adamus. Tajemnice Sag i Run. Genialna książka. Chociaż no, puryści, którzy porównują to, co tutaj jest napisane z naszą nową, dzisiejszą wiedzą, mogą trochę narzekać, ale mamy tutaj między innymi właśnie rozdziały poświęcone szyfrom runicznym. To są unikalne rzeczy, których no, w takiej literaturze ogólnodostępnej nie znajdziecie. Jest również bardzo ciekawy opis w ogóle całej historii Germanów, Skandynawów i także są piękne opisy całej Eddy, Eddy prozatorskiej, Eddy prozaicznej, historia Wikingów, opisane są różne sagi. Także no coś dla miłośnika północy, bardzo fajnego. Ta książka miała też obwolutę. Mi się udało ją kupić właśnie na Allegro. Widać, że ona nigdy praktycznie nie była używana, bo miała jeszcze nierozcięte strony. Runy to właśnie cały duży temat, który można poznawać dzięki literaturze. Na pewno takich książek dostępnych w języku polskim jest wiele. Przestrzegam Was przed wszelkimi pracami na temat słowiańskich run, na temat jakichś tam kamieni z Mikorzyna, różnego rodzaju innych falsyfikatów, które miały trochę podreperować, nie wiem, ego wielu badaczy słowiańskich gdzieś tam w XIX wieku. Nie rozumiem do końca właśnie tego, dlaczego miłośnicy słowiańszczyzny, ja sam też takowym jestem, nie wiem, z zazdrości, że Germanie mają swoje własne pismo, no to te runy chcieliby tym Germanom zabrać. Zresztą są w tej chwili pseudonaukowe tezy, które mówią, że w ogóle nigdy Germanów nie było i to wszystko, co dotyczy Germanów, to tak naprawdę dotyczy Słowian. No ale tego nie słuchajcie, nie czytajcie, bo jest to pseudonauka i potem niekiedy ciężko z tego się wygrzebać. Runy, niestety, mając tak ciekawą, dawną historię, no, zostały też niestety zagospodarowane w okresie III Rzeszy przez ideologię narodowego socjalizmu rasistowską. Tutaj też pojawiła się pseudonauka. Tak jak dzisiaj mamy turbolechitów, to tam można powiedzieć byli swoiści turboteutoni, którzy wierzyli w to, że wszystkie alfabety tak naprawdę wywodzą się od pisma germańskiego, od run, że inne ludy zapożyczyły od Germanów, a nie odwrotnie. Odwrotnie niż przyjmowane to jest ogólnie w nauce, bo wiemy, że pierwsze pismo alfabetyczne, podobne nawet do run, stworzyli Fenicjanie, czyli lud semicki, no to już by się bardzo nie podobało ideologom nazizmu. I ono się rozpowszechniło w basenie Morza Śródziemnego wraz z ekspansją fenickich kupców. Dotarło do różnych ludów, między innymi też do Greków, którzy mieli pierwotnie swoje inne pismo, tak zwane pismo linearne B, ale później przyjęli właśnie prostszy alfabet. Alfabet, no, tym się wyróżnia, na tym polega jego fenomen, że ludzie doszli do tego, że mowa składa się z głosek, takich jakby atomów mowy. Wcześniej tworzyli pisma, które opisywały całe wyrażenia, albo słowa, albo sylaby. I te pisma były dużo bardziej skomplikowane, bo miały więcej znaków. Ale okazało się, to Fenicjanie właśnie, tacy kupcy o bardzo racjonalnym umyśle, praktyczni ludzie, obmyślili pismo, które właśnie wymaga tylko kilkunastu tak naprawdę znaków i można nim zapisać każde słowo. I to pismo potem się spopularyzowało alfabetycznie dzięki Grekom, którzy zaadoptowali pismo fenickie jako swoje, rozwijając je w pismo greckie. Od Greków zapożyczyli pismo Etruskowie, Latynowie, przodkowie Rzymian i różne inne ludy Półwyspu Apenińskiego. I potem takie pismo właśnie zawędrowało także do Germanów, gdzieś tam w początkach naszej ery. Do Słowian też dotarło pismo wraz z chrystianizacją, to takie bardziej rozwinięte. Być może rzeczywiście mieli Słowianie jakieś swoje znaki, które wycinali tymi nożykami w drewnie. Kto wie, może jeszcze coś takiego ciekawego odkryjemy. A w każdym razie, no takie naprawdę prawdziwe, najdawniejsze dokumenty naszych słowiańskich języków zapisanych, to jest pismo głagolickie, wymyślone właśnie przez braci misjonarzy świętego Cyryla i świętego Metodego, tak zwanych braci sołuńskich, bo z Salonik pochodzili, z Sołunia.
i w państwie wielkomorawskim rozwinęli właśnie ośrodki piśmiennicze chrześcijańskie, katolickie jeszcze wtedy, bo pismo Głagolica, Cyrylica powstało jeszcze w tym okresie, kiedy Kościół nie był podzielony. No i jednak właśnie to pismo łatwiejsze do zapisania, czyli Cyrylica, się bardziej spopularyzowało i ono stało się podstawą grażdanki, czyli takiego typowego niż świeckiego, nie liturgicznego pisma Słowian wschodnich, czyli właśnie różnego rodzaju Rusinów, później Rosjan. No, ta Cyrylica docierała także do naszych ziem dzisiejszej Polski, ponieważ jak wiemy, no tak, gdzieś na wschód od Tarnowa zaczynała się niegdyś Ruś. Więc mamy też różne takie ciekawe zabytki. Niektóre rękopisy głagolickie i cyrylickie znajdują się także w polskich zbiorach, w różnego rodzaju monastyrach gdzieś na Podlasiu. To jest też bardzo ciekawe. W każdym razie pismo alfabetyczne to jest wymysł Fenicjan i oni są ojcami, praojcami alfabetu. Samo słowo alfabet wywodzi się od pierwszych liter alfabeta gamma. I one nawiązują do dawnych ideogramów oznaczających alef, na przykład byka. No i tutaj ciekawostka, że runy też mają jakby swoje takie przyporządkowanie, uporządkowanie. Niekiedy w ramach magicznych zaklęć to na różnych przedmiotach zapisywano po prostu cały alfabet, czyli futhark albo fusurk w języku staroangielskim, czyli wszystkie te literki po kolei, tak jak tradycja nadawała im właśnie porządek. I na tym opiera się też taka ciekawostka, jak właśnie szyfry runiczne. Chciałbym tutaj zwrócić Wam na to uwagę. Co zresztą daje też pewnego rodzaju refleksję, że pismo celtyckie, tak zwany ogam, też może mieć coś wspólnego z runami. Mamy tutaj na stronach książki Adamusa Tajemnice Sagi Run, na stronie 90, ciekawie ukazane, na czym polegały szyfry runiczne, gdzie już nie stosowano po prostu poszczególnych literek, tylko żeby ukryć znaczenie jakiegoś słowa albo inskrypcji, bądź po prostu stworzyć oryginalną inskrypcję. Te literki runiczne miały swoje takie uporządkowanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, aż do najwyższej wartości w trzech jakby rzędach i no tak jak to u nas też tworzy się niekiedy na takiej bazie szyfry matematyczne, że tak powiem. Odwzorowywano potem na prostej linii, kreseczkami, karbami, te poszczególne właśnie wartości tych liter i w ten sposób tworzono inskrypcje, które wyglądały przedziwnie. Na przykład w taki też sposób, tak zwane runy pierzaste. Polecam Wam, żeby się z tym zapoznać. To jest bardzo ciekawe. Warsztaty, no to powinniśmy też coś zapisać. Czy da się pisać po polsku runami? Da się. Mamy też w tym różnego rodzaju doświadczenie. Wpierw jednak właśnie taka mała przestroga. Otóż starszemu pokoleniu ciągle runy mogą kojarzyć się z bardzo złym okresem w historii Europy, właśnie mianowicie z narodowym socjalizmem, z III Rzeszą, o której zacząłem już mówić. Mam tutaj taką ciekawą książkę Igora Witkowskiego, Hitlera, Plany przebudowy świata. Jest cały rozdział poświęcony takiej właśnie symbolice nazistowskiej, związanej także z runami. Wyobraźcie sobie, że niekiedy miasteczka zamieszkałe przez członków SS miały nazwy ulic, różnego rodzaju słowa zapisane właśnie runami. Były nawet dokumenty wystawiane w piśmie runicznym i ci tacy najbardziej zafiksowani ideolodzy III Rzeszy chyba planowali w ogóle w przyszłości zastąpić chrześcijańskie, łacińskie pismo związane z Rzymem, czyli z czymś znienawidzonym, właśnie runami. Dlatego runy nie miały, można powiedzieć, dobrej prasy w Polsce po II wojnie światowej, w ogóle ogólnie w Europie. Dopiero w tej chwili jakby odżywa, jest taki renesans tego całego zainteresowania Germanami. Jak wiecie, na Netflixie na przykład pojawił się serial Barbarzyńcy, który opowiada o walkach Germanów z Rzymianami. Bardzo to jest ciekawy, fajny serial, ale wydaje mi się, że jeszcze tak w latach 50. ciężko byłoby o taki film, dlatego że wtedy bano się, że mogą wzrosnąć znowu jakieś resentymenty
związane z III Rzeszą. No i w związku z tym wszelkie zabawy runami albo upodobnienie różnego rodzaju symboli, nawet nieświadomie niekiedy do run, może powodować potem złe skojarzenia. Mieliśmy teraz tą historię związaną z błyskawicami, prawda? No, dla wielu osób taka błyskawica bardzo przypomina runę S, która była symbolem Hitlerjugend, i dwie literki S w takiej formie takiego właśnie piorunka były symbolem najbardziej znienawidzonej formacji SS. Także trzeba z tym uważać i ogólnie może tak być, że kiedyś w przyszłości wasz tatuaż, na przykład runiczny, zostanie zinterpretowany jako symbolika nacjonalistyczna. To trzeba mieć tego świadomość. Dlatego przestrzegam właśnie przed tym, żeby no nie pójść gdzieś za daleko z tymi swoimi zainteresowaniami. Tutaj właśnie w książce widzicie, jak tworzono sobie swoje własne monogramy runiczne. Widzicie, nawet naziści horoskopy stosowali. No wszystko, co jest dzisiaj też, można powiedzieć, w modzie u niektórych ludzi. Także runy mogą być oczywiście stosowane także do zapisu naszych imion, różnego rodzaju własnych inskrypcji. Można to robić na różne sposoby. Można to robić nożykiem na deseczce, tylko bardzo proszę nigdy nie niszczyć żywych drzew. Pokażę wam, jak wygląda mniej więcej, no, na przykład zapis imienia Ryszard, czyli mojego własnego imienia. Litera runiczna R. Coś przypomina? Przypomina nasze R. To jest właśnie jeden z tych śladów wpływu pisma italskiego, jakiegoś tak się mówi. Niektórzy twierdzili, że Goci wymyślili runy gdzieś na terenie dzisiejszej Polski albo Ukrainy, ale chyba ogólnie dzisiaj wśród uczonych dominuje taki pogląd, że runy zostały wymyślone przez Germanów gdzieś na terenach alpejskich, właśnie w pobliżu tych różnych plemion, które mimo tego, że było Imperium Rzymskie, stosowały wciąż takie swoje proste pisma drewniane, że tak powiem, ciosane w drewnie, jak właśnie Wenetowie i różne inne północno-italskie plemiona. Więc no, tutaj mamy R, można je oczywiście zapisać sobie też naprawdę w takiej ostrej formie, typowej dla zapisów na drzewie. No, literka I, która występuje w futarku anglosaskim, takim właśnie, jaki mamy zastosowany w Hobbicie, to już mamy ry. W ogóle takie inskrypcje można oznaczyć jeszcze specjalnymi kropeczkami. Tutaj może skreślmy tę runę, żeby nas nie zmylała. I pisząc runami, często nie stosuje się w ogóle przerw między wyrazami. Można pisać od lewej do prawej, można pisać od prawej do lewej, można pisać w taki sposób, że zaczyna się nasza inskrypcja od lewej do prawej, potem przechodzi taką wstęgą w odwrotnym kierunku. Także tutaj nie ma reguły. Nie było takiej ścisłej ortografii w piśmie runicznym. To była tradycja, która była przekazywana pamięciowo z kapłana na kapłana, bo to z reguły kapłanie się tym trudnili. Akurat u Germanów kapłani bardzo często byli jednocześnie wodzami plemion, także to oni odczytywali też niekiedy jakieś pewnie inskrypcje odnalezione gdzieś na kamieniach czy na drzewach dla swojego ludu. Czyli mamy ry. No potem mamy tą nieszczęsną właśnie literkę S. Ryż. Tutaj Z. U Tolkiena akurat wzięte to jest w futorku anglosaskiego. Wygląda tak. Potem literka A. Czyli widzimy, że R i S na przykład są bardzo podobne w sumie do pisma łacińskiego. Wzięte są prawdopodobnie z tej wspólnej tradycji pochodzącej jeszcze od Fenicjan. Rysza, potem znowu R i D. Zwróćcie uwagę, że wszystkie praktycznie te znaki są, tutaj chyba profesor Tolkien zapomniał o tym, że jeszcze była taka pozioma linia tutaj. One są w każdym razie w tym jednym takim symbolu runicznym
zawarte. Na przykład ry, no to mamy tutaj tak i tak. Y, potem S. No, jakoś tu można by było to S odnaleźć, o, choćby tutaj w tych znakach. Tą literkę Z tu i tu. Czyli wszystkie takie możliwe kombinacje, jakby Tolkien umieścił w tym jednym znaku, w tej jednej runie. No, czyli da się zapisać po polsku imię Ryszard. Chociaż na pewno bardziej to pismo jest sposobne dla zapisu języka angielskiego. Tutaj mamy świetny przykład. Jest takie czasopismo lingwistyczne Parma Elda Lamberon. Można powiedzieć, że no, to jest już coś dla wybitnych koneserów, nerdów języków Tolkiena. I w tym piśmie, w numerze przed wielu lat, w numerze 15, były właśnie wszelkie inskrypcje runiczne profesora Tolkiena. Tu między innymi z lat 20. taki ciekawy przykład. Jeżeli chcecie, utrwalcie sobie to, można zatrzymać film i sobie skopiować. Zastosowanie takie maksymalne run, już tutaj ponad 30 znaków dla języka angielskiego z podanymi angielskimi nazwami run. To też może służyć w różnych fajnych zabawach. I tu jest jeszcze taka ciekawostka. A mianowicie profesor Tolkien obmyślił także runy jakby w formie kursywy. No bo runy są ogólnie takim ostrym pismem, prawda, do wycinania w drewnie. Ale gdy piszemy piórem, to łatwiej nam tworzyć takie właśnie zaokrąglone różnego rodzaju brzuszki. No i tutaj mamy przykład. Możecie sobie też to skopiować do swojego własnego użytku. To jest ewenement, to jest rzadkość, to ciężko znaleźć w internecie. Macie tutaj poszczególne głoski, potem runy, a następnie właśnie ich formę kursywy, takiego zapisu odręcznego. No i tutaj cały fragment zapisany takim pismem. No to już jest nie do odczytania dla kogoś, kto tego pisma nie zna. Także dzielę się z wami tutaj runiczną wiedzą. Runo oznacza w języku germańskim tajemnicę. Mam nadzieję, że was jakoś szczególnie nie znudziłem. Zachęcam was do spojrzenia na literaturę właśnie jako na też często kanał, w którym można się dowiedzieć dużo o dawnych językach i alfabetach, albo o tym, jak ważne są to rzeczy dla pisarzy. Jeżeli chodzi o runy w literaturze, no to oczywiście profesor Tolkien. Tutaj przypomnę wam też taką jedną ciekawostkę. Mało kto może o tym wie albo pamięta, że runy w Hobbicie to są runy germańskie, anglosaskie. Ale takich run tak naprawdę w Śródziemiu nie stosowano, nie używano. Takie prawdziwe runy, których używali elfowie, bo elfowie wymyślili runy według Tolkiena i potem używali krasnoludowie, opisane są w dodatku E do Władcy Pierścieni w trzecim tomie. Mamy tam taki alfabet, który nazywa się Kirth, czyli właśnie karby albo coś wycinanego. Jest także ich rozbudowana forma, która nazywa się Angerthas, czyli długie szeregi run. To już taka forma, która była stosowana szczególnie przez krasnoludy w tym świecie wymyślonym. No i tam te runy się zupełnie różnią od tych z Hobbita. Także Tolkien, pisząc Hobbita, on jeszcze nie miał tej koncepcji odrębnych pism, znaczy miał, ale nie zastosował jej w Hobbicie, odrębnych pism dla ludów Śródziemia. Potem te kwestie rozwinął. Runy występują także na przykład u Urszuli Le Guin w całym pięknym, wielkim cyklu, który wam polecam, Ziemio-Morze. Mamy tam tak zwane runy hardyckie, pismo ludów archipelagu, które miały też znaczenie magiczne. O różnych pismach, takich właśnie napoły runicznych, możemy dowiedzieć się z różnej literatury fantasy, ale chyba Tolkien najlepiej to wszystko rozwinął. Z takimi runami anglosaskimi spotkałem się też kiedyś w książce Smokologia, którą kupiłem kiedyś dzieciom moich przyjaciół. No i tam potem się bawiliśmy w zapisy tymi runami. Te runy smocze były bardzo podobne do run z Hobbita, czyli run anglosaskich. Takie książki jak Martin, na przykład Saga Lodu i Ognia, nie rozwijają tak mocno tego typu tematyki, ale już na przykład film tak. Twórcy tej warstwy językowej w filmach stworzyli alfabety, stworzyli cały język waliriański, język dothraków,
i sposób zapisu właśnie takimi alfabetami nie z naszego świata. Także tym też się można zainteresować. Ja też niedługo opublikuję na moich stronach alfabet runiczny orków z filmu Hobbit, który został opracowany przez Daniela Riva, artystę, który właśnie dla tego filmu no, stworzył całą tą właśnie warstwę też graficzną i wymyślił także runy orków, które są bardzo brzydkie i nimi zapisywano język orków, pełen obelg i przekleństw. Teraz na warsztatach byłby czas na Wasze pytania i jeżeli macie jakieś pytania, a jest taka możliwość właśnie tutaj pod filmikiem, to bardzo proszę, możecie je zadawać, można do mnie pisać także. Ja podam mój adres mailowy i bardzo chętnie odpowiem na Wasze pytania. Przepraszając jednocześnie, że no nie jest to taki wykład, można powiedzieć, w pełni wyczerpujący ten temat. Temat jest przeogromny, książek jest na ten temat bardzo wiele. Wydaje mi się, że tak ogólnie udało mi się tutaj Wam nakreślić tematykę runiczną. Skorzystajcie także z tych grafik, które tutaj przedstawiłem w filmiku. Można zatrzymać film, sobie to wszystko odrysować albo wydrukować i korzystajcie z tego. Będzie mi bardzo miło. Bardzo serdecznie wszystkich czytelników pozdrawiam. Życzę wszystkim zdrowia. Życzę wszystkim pięknych, miłych lektur. Mam nadzieję, że sobie przed zamknięciem bibliotek wypożyczyliście jak najwięcej książek. I Galadorn Was serdecznie pozdrawia, polecając się także na Patronite Galadorn i na innych moich stronach, m.in. na blogu Tolknięty.